witajcie w Ogólnopolskiej Ambasadzie Dziczyźnie w Lizawce. Od dziś postanowiliśmy zarazić Was trochę gotowaniem. Skoro siedzicie w domu, to zróbcie coś kreatywnego. Wasze oczy oddaję dzisiaj Arcie, który codziennie... Spróbujemy zrobić dla Was specjalnie taką prostą, wielkopolską zupę, białą polewkę. Potrzebujemy czosnek, cebulę, odrobinę boczku, mąka, maślanka, mleko, ugotowane ziemniaki z naszego obiadu, odrobinę smalcu dzikowego. Tak jak zauważyliście w ambasadzie, wszystko musi być związane z dziczyzną, także szybciutko zaczynamy. Nie będę Wam zabierał cennego czasu. Macie te produkty teraz w domu, każdy się dobrze zatowarował, więc możecie wszystko zrobić sami. A ja Wam pomogę w tym. Każdego jednego dnia będę przygotowywał tutaj z Mateuszem i z moim zespołem co innego. Dzisiaj ja, jutro zobaczymy, kto z nas będzie gotował. Odrobinę mąki dajcie do miski. Dodajcie do tego litr maślanki. To wszystko jest dobrze wyrobić teraz na jednolitą masę, żeby nie było żadnych grudek. Moja babcia często używała do polewki samej śmietany. Ona nabierała wtedy całkiem innego smaku. Ale my postanowiliśmy to zrobić na maślance z odrobiną tylko śmietany. Że kochani, wlewamy to do garka. Każdy powie, polewka, prosta zupa, nic ciekawego nie zrobili, ale szkopuł tkwi w tym, że wykorzystujemy produkt, ten, który nam został z obiadu, a oprócz tego, jak się przekonacie w domu i będziecie chcieli to zrobić, to pamiętajcie, żeby pilnować cały czas mieszając maślankę, ponieważ ona bardzo szybko może się przypalić. Więc cały czas kontrola musi być nad tą maślanką. Ja w międzyczasie przygotuję odrobinę boczku. Okrasimy tą zupę troszeczkę. Jak wiecie, polewka była zupą postną, ale my ją troszeczkę tutaj wzbogacimy naszym boczkiem wędzonym, odrobiną cebuli, czosnku. Teraz na koronawirusa dobrze jest zażyć trochę antybiotyków, a najlepiej jak są to antybiotyki nasze, polskie, czyli nasz polski czosnek, cebula, odrobina pieprzu. Kiedy pierwszy raz jadłeś polewkę? Polewkę pierwszy raz, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, może z 3-4 lata, może 5. Babcia ją często gotowała w piątki. Tak to się u nas przyjęło w domu. Względnie to jest zupa postna, prawda? A my mamy wielki post, czyli idealna. Był post, więc co piątek była ta polewka. Powiem Wam uczciwie, że kiedyś w ogóle jej nie lubiłem. Nienawidziłem, wręcz przeciwnie, jak słyszałem polewka, uciekałem szybko na dwór. Były takie fajne zabawy. Kiedyś graliśmy w plasy, bawiliśmy się w podchody. Może teraz to wszystko wróci. Mamy trochę więcej czasu na wszystko w domu, na chwilę zastanowienia się, na spróbowanie czegoś nowego. Może przybliżymy Wam trochę gastronomię od tej drugiej strony. Teraz, jak wiecie, większość lokali ma tak zwane postojowe. Mamy przestoje. Wiecie, że smacznie wszyscy gotują, wszystkie restauracje walczą o to, żeby przetrwać i przeżyć. Dlatego my dla zabicia czasu postanowiliśmy nadal robić coś dla Was. I stąd dzisiaj ten pomysł, że będziemy takiego vloga robić codziennie w miarę upływu czasu, żeby nam to szybciej ten czas tutaj... Myślę, że warto podkreślić, Artur, czym różni się smalec, czyli ten tłuszcz, który podsmalasz z boczkiem, od dzikowy, od wieprzowego? Przede wszystkim jest naturalny. Nie zawiera żadnej antybiotyków, chemii. Jest to słonina ściągnięta ze zwierzęcia, które biegają po lesie. Tak naprawdę kwestią wyjątku tego smalcu dzikowego jest to, że w porównaniu do wieprzowiny ten smalec nie okleja się wokół ust. Czyli nie zawiera tych szkodliwych kwasów tłuszczowych, które odkładają się w tętnicach. Jak mało kto wie, ale Ambasada Dziczyzny, czyli Lizawka, Ogólnopolska Ambasada Dziczyzny, zajmuje się także badaniami naukowymi. My także, mimo to, że gotujemy, próbujemy przekazać to pacjentom, którzy chorują na różnego rodzaju nowotwory. Jak sami wiecie lub wyczytaliście z naszych artykułów, udało nam się już w ciągu 8 miesięcy pomóc 3 osobom wyleczyć ich z nowotworów ciężkich. Jesteśmy właśnie na etapie patentowania tego. Chcemy Wam pokazać, jakim
stopniu dziczyzna ma zdrowotny wpływ na nasze życie. Może i jakieś związki zawiera, które pokonają tego szkodliwego koronawirusa. Co tam robisz, Arci? Bo już pięknie pachnie. W międzyczasie, jak zdążyliście zauważyć, wrzuciłem tutaj ziemniaczki z naszego obiadu, które nam zostały z odrobiną boczku. Teraz to przesmażymy. Jeszcze na chwilę później wstawimy naszą polewkę, dodamy odrobinę śmietany. To kraj to obyczaj, prawda? My Poznaniacy jadamy polewkę ze śmietaną, z maślanką. Natomiast czym dalej, to możemy dodać tego. Twaróg jest przepyszny, ziemniaczek, twarożek. Jeszcze dodać, dosmakować tej śmietany. Jest to naprawdę, mimo tego, że prosta, biedna zupa, a w samym wykorzystaniu tego przepyszna. Naprawdę coś, co jest charakterystycznego dla Wielkiego Postu. Niesamowita zupa. Bardzo, bardzo ważne jest to, czemu zaczęliśmy w ogóle od polewki. Pomysł szybko nam się wytworzył. Jakbyście popatrzyli na naszego Facebooka, gdzieś tam w którejś wkładce, którą przygotowałem dla naszych gości, pojawiła się polewka. To byliśmy, mówimy, a przypomnimy starą naszą dobrą zupę wielkopolską naszym gościom. Okazało się, że był to jeden z hitów. Goście do nas dzwonili przez cały tydzień, pytali się, czy mamy ją nadal, czy ugotujemy. Za każdym razem odpowiadałem, że nawet jeśli jej nie mamy teraz w karcie, może u nas zamówić. Zupa jest szybka, prosta w przygotowaniu. Dlatego postanowiliśmy w tym pierwszym odcinku pokazać wam, że to nie jest wcale takie trudne. Każdy z was będzie mógł na swój sposób przygotować każdym dodatkiem, tak jak Mateusz wspomniał. Każdy to, co lubi, może dodać do tej zupy. Ja teraz w tym momencie dolewam odrobinę śmietany. Śmietana zwykła, 18, 20, taką jaką macie w domu. Jeśli jej nie macie, to też się nic nie stanie, tak jak wspomniałem wcześniej. Jedni robili na śmietanie, drudzy na mleku, trzeci na maślance. Kochani, bez powodu stoję tutaj przy tym pięknym bukiecie pietruszki. Jeżeli chodzi o nasze zdrowie, pietruszka to moc witaminy C. Jedzcie ją w każdych ilościach, łyżkami. Możecie ją doprawić odrobiną oliwy, dodawajcie do każdego dania. Jest to bardzo zdrowe zioło, które może pomóc nam w walce z odpornością naszego organizmu. To przy okazji. Łączmy świadomość, jedzenie i zdrowie. To jest najważniejsze. Jesteś tym, co jesz. Prawda? Ja już jestem prawie gotowy do wydania wam tej przepysznej zupy. Jeszcze sprawdzę, czy nic w niej nie braknie. No co, kochani? Ale tu pięknie pachnie, no coś niesamowitego. Widzicie, my już kolację mamy zapewnioną, a wy przygotujcie się na kolejny odcinek. Co? Tak, kochani, żeśmy wspomnieli, przechodzimy powoli do serwisu. Tutaj już mamy nałożone ziemniaczki, okraszone boczkiem. Teraz, żebyście widzieli, jaką to ma konsystencję. Mam nadzieję, że wam wszystkim będzie ta zupa smakować. A co jutro? Jutro zobaczymy. Może fasolka po brytońsku. Najpierw pokażcie, że jesteście zainteresowani tym, co przygotowujemy, a my będziemy dla was takie dania codziennie sporządzać. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.